Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym codzienniku biblijnym w czwartek 23 maja. A dzisiaj prowadzą nas zadziwiające i nietypowe jak na tę porę roku słowa. Pierwsze z nich zapisane w Księdze Izajasza w 9 rozdziale w 1 wersecie. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. I z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety 10 i 11. Mędrcy, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. I te słowa są zadziwiające właśnie ze względu na ten moment roku kościelnego, w którym teraz jesteśmy. No bo za nami Wielkanoc, za nami w niebo wstąpienie Pańskie, jak i święta zesłania Ducha Świętego, czyli w zasadzie ten cykl poświęcony, cykl liturgiczny poświęcony życiu Jezusa od narodzin aż po wniebowstąpienie, aż po zesłanie Ducha Świętego właśnie się wypełnia. A tymczasem dzisiaj wracamy do początku tego cyklu, czyli do słów, które kojarzymy jednoznacznie z Bożym Narodzeniem. I te słowa mówią o świetle. O świetle, którego bardzo potrzebujemy. Światło jest czymś, co jest potrzebne w zasadzie całemu życiu na ziemi. Bo bez światła nie rosłyby rośliny. Bez światła ten cały cykl życia Bożego stworzenia byłby mocno zaburzony i praktycznie by nie istniał. Światło, zwłaszcza światło słoneczne, daje nam siłę do tego, żebyśmy wzrastali, do tego, żebyśmy mogli w ogóle egzystować, mogli w ogóle żyć. Jest ono nam potrzebne z przyczyn przede wszystkim biologicznych, ale i nie tylko. Światło jest także potrzebne w tym momencie, kiedy się na przykład gdzieś gubimy. Zwłaszcza kiedy idziemy przez ciemny las, wówczas jakieś światła w oddali, które widzimy, światło na przykład rozświetlone gdzieś w jakimś odległym domu, które jesteśmy w stanie ujrzeć przez gąszcz, ono zawsze jest dla nas jakimś znakiem nadziei, jest jakimś znakiem ratunku. Światło zbliża bardzo ludzi, światło daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie opieki, daje poczucie nadziei właśnie. I światło jest też czymś, czego potrzebuje nasza dusza. Światło jest czymś, czego potrzebuje nasze wnętrze. Czasami na tym wnętrzu rozpościera się mrok. I wówczas nie wiemy, co mamy robić. Nie wiemy, czy to, co uczyniliśmy, było właściwe, czy nie. Nie wiemy w zasadzie wiele rzeczy, które są gdzieś w naszych myślach, które są gdzieś w naszym wnętrzu, zostaje przytłumione tym właśnie mrokiem. Mrokiem, który wynika z różnych rzeczy. Czasami jest to mrok wywołany lękiem. Wywołany lękiem o nasze życie, o życie naszych bliskich. Lękiem, który jest zrodzony pośród różnych sytuacji życiowych. Wtedy, kiedy odczuwamy jakąś niepewność. Wtedy, kiedy czujemy, że grunt osuwa nam się gdzieś spod nóg. Wtedy nad naszym życiem zaczyna właśnie gromadzić się ciemność. Ciemność przychodzi do nas także wtedy, kiedy żałujemy czegoś, co popełniliśmy. Wówczas jesteśmy podatni na ciemność grzechu. Grzechu, który wkrada się w nasze życie, grzechu, który towarzyszy nam, który sprawia, że nie możemy być przed Bogiem ani przed samym sobą idealnymi. I w tę ciemność wkracza Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który sam o sobie powiedział, że jest światłością świata. On wkracza, żeby rozjaśnić nasze życie. On wkracza, żeby pokazać nam nową perspektywę, żeby ujawnić to, co do tej pory było przez tę ciemność zakryte. On jest tym wyczekiwanym światełkiem pośród ciemnego lasu, które daje nam nadzieję, które daje nam poczucie bezpieczeństwa. On prowadzi nas do Boga i pokazuje nam przebaczenie. On strzeże nas i pokazuje nam Bożą miłość.
I to, że z tej miłości jesteśmy uratowani i że w tej miłości jesteśmy objęci w Bożych ramionach. Jezus Chrystus jest światłością. On nas dobrze prowadzi pośród różnych życiowych mroków. Zostańcie z tą myślą. Życzę Wam błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.